Za nami niewątpliwie jedna z największych i dosłownie w cudzysłowie wizytówek gminy Wołów, pocysterski zespół klasztorny w Lubiążu. Proszę powiedzieć, dlaczego to tak ważna budowla, dlaczego to tak ważny obiekt w gminie Wołów? To nie tylko największy obiekt w gminie Wołów w Polsce, ale również drugi obiekt pod względem długości fasady w Europie. Najdłuższy jest Escurial w Hiszpanii, także mamy się czym pochwalić. Obiekt, jak widać, jest potężny, piękny, remontowany od wielu lat i jeszcze potrzebuje wielu, wielu pracy, natomiast jest już co obejrzeć. Można obejrzeć przede wszystkim w tej części Pałacu Opata. Tu są największe prace poczynione i obiekt, którego początki, czyli cystersi w Lubiążu, to jest już XII wiek. Jak widać, rozbudowany później, okres baroku, i postać, która miała ogromny wpływ na wnętrza tego obiektu, a mianowicie Michael Wilman. Artysta, który urodził się w Królewcu, spędził ponad 40 lat w Lubiążu. W Lubiążu malował najwięcej, również pokrywając freskami piękne ściany i sufity obiektów klasztornych. Ale oczywiście malarstwo Wilmana jest praktycznie było na całym Śląsku. Wilman był nazywany śląskim Rembrandtem. Niektórzy również go określali mianem śląskiego Urbensa. Kamieniec Ząbkowicki, Brzeg, również dużo obrazów jest w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, w Warszawie. Był okres powojenny, kiedy z Dolnego Śląska z kościołów zabierano ołtarze, zabierano obrazy i również wiele takich obiektów zabrano stąd. I niektóre z nich właśnie znajdują się również w Warszawie, w Grzybowie i wielu innych miastach, w kościołach w Polsce. Wilman, jego śmierć na początku XVIII wieku, to jeszcze nie wszystko, jeśli chodzi o historię. Ciekawą historią jest historia tego, co się działo tutaj w czasie II wojny światowej, a mianowicie pod naporem aliantów, i to ze wschodu i z zachodu, Niemcy starali się ewakuować swoje fabryki z terenu centralnych Niemiec, tych bardziej zagrożonych, i między innymi tutaj trafiła fabryka Telefunkena. Badania ostatnich lat zdają się dowodzić, że najprawdopodobniej tutaj były prowadzone pierwsze prace i skuteczne prace nad wynalezieniem tranzystora. Czyli niekoniecznie Amerykanie byli pierwsi. Ale no, jest jeszcze wiele niedomówień w tej materii, jest jeszcze wiele tajemnic nieodkrytych, podziemi istniejących, rzekomych podziemi. Także historia z Lubiążem bardzo mocno się przeplata. I warto przyjechać tutaj, bo są momenty, kiedy można zobaczyć ten obiekt od strychu do piwnic. Do piwnic, gdzie są ślady właśnie po fabryce Telefunkena, po pracach tu prowadzonych. I oczywiście przy okazji tej, że tutaj Niemcy prowadzili pracę, również zostało zamordowanych albo też zmarli podczas tych prac jeńcy praktycznie z całej Europy. Między innymi z Luksemburga. I jest, można zobaczyć na fasadzie tablicę pamiątkową poświęconą Luksemburczykom. Z Luksemburga właśnie co roku przyjeżdżają potomkowie ludzi, którzy tutaj zginęli, i odbywają się uroczystości. Także zapraszać do Lubiąża można przez cały rok, ale oczywiście są tutaj pewne imprezy, które są przeznaczone zarówno dla dorosłych, dla całych rodzin, ale również też dla ludzi młodych, a mianowicie jest Artslot Festival w lipcu, ale oblężenie klasztoru, które jest imprezą funkcjonującą już tutaj od wielu lat. Są różne motywy historyczne, które przyświecają temu świętu, temu oblężeniu. Na początku były to oblężenia przez husytów, również związane z II wojną światową, sceny tu się rozgrywały wokół klasztoru i obecnie ponownie wracamy do średniowiecza. Także zapraszam 25 sierpnia, to jest ostatnia sobota sierpnia, ostatnia sobota wakacji, do Lubiąża na oblężenie klasztoru.